With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Ruszyło. Ruszyła maszyna, już nikt nie zatrzyma. Kto wejdzie pod koła, ten uciec nie zdoła. Hola! Tak jest, ludziska. Hej, cześć, siemanderu wam wszystkim. Witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle. Jamci to jest, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować wszemi wobec kolejny, miejmy nadzieję, całkiem ciekawy, no i unikalny materiał serii Zagrajmy bezpośrednio w Dark Souls, czyli w mroczne dusze. Przygotuj się na śmierć, gdzie nie ukrywajmy, iż chaos jest moim panem! Nie możemy, rzecz jasna, o tym zapominać. Dobra. Z tego co pamiętacie, ostatnio kroczyłem sobie dumnie, raźno i ochoczo, zdaje się, przez grobowce tytanów, tak się to chyba nazywało. Mogę standardowym zwyczajem być troszeczkę bardziej nieogarnięty, niż to zwykle miało miejsce. Pewnie niektórzy z was się już w tym momencie nagrania zatrwożyli, mówicie: jak to jest w ogóle możliwe, Grzechu, przecież nie da się być bardziej nieogarnięty, niż byłeś do tej pory. Ale ludziska, spokojna wasza rozczochrana, ja bym nie umiał, ja wszystko umiem. Być bardziej nieogarnięty również, rzecz jasna. Mianowicie, znowu w Dark Soulsa nie grałem piekielnie długo. Przyznam się szczerze, że ponad pół miesiąca, tak więc troszeczkę wypadłem z obiegu. Nie do końca się orientuję, jak, co, gdzie i dlaczego. Wiem, że przemierzałem grobowiec tytanów, wiem, że zmierzałem w stronę kolejnego bossa i że ostatnimi czasy pokonałem, zdaje się, demona Pinwella, ale jak tam w ogóle dojść? Kurde, belung, konfacelung, ja wiem, że już na poprzednich nagraniach z tej serii troszeczkę się gubiłem. Wiem, że powtarzałem moje przejścia przez poszczególne obszary konkretnych lokacji wiele razy i wiem, że dosyć mocno źle się to właśnie no to bym zrobił. Ale widzicie, ma się ten refleks godny Jedi'a. Albo jeszcze lepiej, ja wam powiem, ma się refleks godny prosiacznika. Oczywiście, dobra, pozbędziemy się tych panów. Tych ziomków to akurat pamiętam, że to takie dziady były, co mnie kopały na drabinie. To akurat takie troszeczkę wrednawe. No nie, no kurde, Felek, serio. Wy mi tam pisaliście kiedyś, że da się walczyć z takim Szczepanem na drabajnie, ale jak się to robi, szczerze się przyznam, bez bicia po prostu nie wiem. Bo ogólnie komentarze czytam, ale niestety pamięć mam złotej rybki, tak więc zapominam po 5 sekundach, jak coś przeczytałem, no. Niestety, starość nie ra... O kurde, o kryjem. No to super. No tak, muszę się oswoić z tym, że to jest w końcu Dark Souls. A Dark Souls to jest niestety droga męki, katuszy i niepowodzeń. Tak więc jak gdzieś można zlecieć, jak gdzieś można umrzeć, to z pewnością ja nie omieszkam tego uczynić. Dobra. No, ostatnio pokonałem demona Pinwella i chyba kroczyłem w stronę kolejnego... Nie, kołowroty. Kolejnego bossa i prawdę mówiąc nawet jakiegoś ogniska, bo z tego co widzicie, żeby dojść do tego miejsca, w którym ostatnio skończyłem gameplay, to też się troszeczkę trzeba napocić, więc fajnie by było, gdy mi się udało znaleźć jakieś ognisko bliższe tym rejonom, do których zmierzam, żebym potem nie musiał pokonywać takiej gargantuicznej drogi, wykonywać takiej przerażającej podróży. No ale zobaczymy, czy się to uda. No ty skręcasz? Skręcił dziadostwo, widzieliście to? Ja nie wiedziałem, że one jeszcze w jeździe potrafią skręcać. Co za dziad. Ja jeszcze też w dodatku też pragnę zauważyć, może niepotrzebnie, no ale jednak mimo wszystko czuję się w obowiązku, żeby to zauważyć, że średnio się trochę dzisiaj czuję z perspektywy zdrowotnej. Nawet nie jest to kwestia żadnego kataru ani czego w ten deseń, ale po prostu mam pewne problemy zdrowotne już od zamierzchłych czasów prehistorycznych. God damn it, nie zreperowałem sobie jednego zaklęcia leczniczego. No trudno, muszę z tym jakoś żyć. No i dzisiaj faktycznie tak troszeczkę podupadłem na zdrowiu nieco bardziej niż zazwyczaj. Nie wiem, oczy mi łzawią, mam problem z widzeniem, ze słyszeniem, mam problem z mówieniem, mam problem ze wszystkim. Kruche w gardle i też
jakoś tak, jeżeli byście słyszeli w tle jakieś pociąganie nosem albo coś w ten deseń, to wiecie, czym to było spowodowane. No i dobra, pomijając ten fakt realnego świata, to teraz przejdźmy do świata bezpośrednio gry. Przemierzamy sobie obecnie taką lokację, która chyba jest najmroczniejszym miejscem z całego Dark Souls. W Dark Souls 3 ogólnie nie grałem, tak więc się nie wypowiem. W dwójkę też nie grałem, więc też nie powinienem się wypowiadać, chociaż jakieś tam gameplaye widziałem z poszczególnych lokacji i ogólnie Dark Souls 2 jest troszeczkę jaśniejsze niż jedynka, nie wiem czy też takie wrażenie odnosicie. Dlatego też no myślę, że mogę faktycznie domniemywać, iż ta lokacja, czyli ten grobowiec olbrzymów, tudzież tytanów, jak zwał, tak zwał, jest najciemniejszym miejscem ze wszystkich Soulsów. Myślę, że może zachodzić taka prawidłowość, dlatego że w Dark Souls 1 mroczniejszej lokacji nie pamiętam, a grę przechodziłem, a jedynka chyba jest najciemniejsza ze wszystkich tych tytułów. W dwójce, z tego co widziałem, ogólnie szata graficzna jest już znacznie bardziej przyjazna, to wszystko jest na tyle jasne, że w ogóle nie trzeba sobie za bardzo rozświetlać drogi. Oczywiście są tam jakieś pochodnie, ale to tak bardziej nie w formie tego, żeby ładnie to wszystko wokół wyglądało. Ale mi kurde, oczy teraz łzawią, no. Będę miał problem grać, dlatego że faktycznie troszeczkę nie do końca widzę co robię. No ale cóż, tak jak mówiłem... Pewne problemy zdrowotne ostatnimi czasy mam, co niekoniecznie mi pomaga w nagrywaniu. Ale spokojna wasza roztochrana, jeszcze mi się do Hadesu nie wybieram, prawda? A w każdym razie nic mi o tym nie wiadomo, bo też ciężko przewidywać, kiedy to diaboły wezwą naszą duszę na potępienie. Ciężko, ciężko przewidywać, takich rzeczy się nie przewidzi. Można wieść spokojne życie, bezpieczne, zdrowo się odżywiać, a tu nagle pierdut, sraty taty, rym cym cym, autobus w ciebie wiedzie i tyleś chłopie sobie pożył, prawda? No zdarza się. No. Życia się nie przewidzi, ale prawdę mówiąc to jest także jego największą zaletą, z tego prostego powodu, że gdybyście mogli przewidzieć wszystko, co wam się przytrafi w życiu, no to życie zamieniłoby się w taką smutną kolej odczyniania się tych wszystkich rzeczy, których już się spodziewacie, które wiecie, że nastąpią. Po prostu czekalibyście na to, co nieuniknione, wiedzielibyście, że jest to nieuniknione. Idąc w myśl zasady, gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym sobie usiadł, no to byście siedzieli przez większość życia, prawda? Mniejsza, jak sobie dziabnąć Estusa? Czekaj, czekaj, ciki bryki damki. God damn it, nie pamiętam. Niczym Edward Ącki, co ma małe rączki, dobra. Tak, pierdaczu o wszystkim i o niczym. Oczywiście prędzej czy później przejdziemy do jakichś opowiadań o ciekawostkach, o lore tejże właśnie gry, czyli Dark Soulsa, ale spokojna wasza rozczochrana, do wszystkiego jeszcze przyjdzie czas. Ja obecnie, no... Postaram się dzisiaj troszeczkę przysiąść do tego tytułu, postaram się troszeczkę go ponagrywać. Mam takie ambitne plany, żeby naprosiaczyć być może nawet z 6 odcinków dzisiaj. Nie wiem, czy mi coś z tego wyjdzie. No w najgorszym razie chciałbym piąteczkę nagrać, a w najlepszym może nawet 7 się uda. Zobaczymy. Mam dużo czasu w każdym razie. Tak więc jeszcze będzie czas na to, żeby wam o czymś poględzić. Zresztą tytuł jest bardzo długi, tak jak wam już kiedyś mówiłem, więc zawsze się znajdzie czas na to, żeby poopowiadać o wszystkim. Ludziska, nie wiem ilu obecnie ogląda mnie takich widzów, którzy pamiętają jeszcze starszy kanał. No właśnie. I to jest takie smutne miejsce, zapewne je pamiętacie. No mógłbym sobie założyć ten pierścień ratowania dusz. Teoretycznie mam 33 tysiące, ale nie. Mnie by się przydał taki pierścień, który spowodowałby, że nawet jak umrę, to i tak się zrespię zaraz obok, żeby nie musiał tej potężnej drogi znowu pokonywać od początku, bo to jest męczące. Tyle tylko, że kurde lebelung. Pamiętacie to pomieszczenie? To jest takie chamskie miejsce, gdzie na dole czyha na mnie, na moje życiem 400 milionów szkieletów. Ty, no stójże! Gadzie przebrzydły, bezrozumny zresztą, widać przecież. Dobra, to jest ten moment, że muszę sobie dziabnąć Estusa. Problem polega na tym, że oni są olbrzymami, tak więc mają potężny zasięg ruchów, na przykład. Tak bym powiedział, że to lekki problem, ale mi łzawią te oczy, ja naprawdę nie jestem w stanie widzieć, no. Przesrane. No i właśnie, nawet na drabajnie był mnie w stanie gamoń dopaść.
lekki problem, nie wiem, no miałem 33 tysiące dusz, teraz mam 34 tysiące, za jednego wielkiego szkieleta otrzymuje się chyba 1000, więc jednego pokonałem w 100%, jeszcze jednego dziabnąłem, powiedzmy, że jest to jakikolwiek sukces, no. Coś tam zrobiłem, jest to ruch naprzód w każdym razie. O, ty, no kurde, czekaj! Ja pierdzielę, ludzie, ogarnijcie się, naprawdę. Są jakieś granice przyzwoitości choćby? Nie wiem. Tak bym suponował. Panowie, spokój! Nie, myślę, że najlepszą praktyką będzie w istocie po prostu... Aha, no to fajnie. Skacz! Jezus! Muszę dziabnąć Estusa, zanim wejdę na drabajnę. Muszę. Właś! Nie! O kurde, no to misklik. I tenże właśnie misklik może się zakończyć teraz moją śmiercią. W męczarniach zresztą. Wow, dwóch naraz. Niczym podlepięta. No, on zabił akurat trzech naraz, ale... Ty, czekaj, czekaj! Kurde, lebelung. Panowie, niewiele was już zostało, więc myślę, że możemy się dogadać, prawda? Wiecie, no, może mam coś, co wam się przyda. Wy z pewnością macie coś, co mnie się przyda, na przykład wasz żywot. Chociaż, czy wy w ogóle żyjecie? Czy szkielet może żyć? Rozterki moralne. O kurde, kozi róg, zapędzili mnie w kozi róg. Kozy, wszędzie kozy. Goddammit, nic nie widzę, to też jest problem. Zdecydowanie to nie ułatwia, że nic nie widzę, ale chyba radzę sobie całkiem przyzwoicie. W każdym razie myślę, że mogłoby znacznie gorzej. No, nawet było znacznie gorzej, pamiętacie poprzednie materiały? Nie radziłem sobie wcale, a teraz chyba... Nie znałem swojego męstwa po prostu. Po prostu się chyba udało. Ilu ich tutaj było? Miałem 33. Teraz mam 39. No czyli sporo ich tutaj było, licząc, że za każdego było 1000, a chyba było 1000, tak mi się wydaje. No to ludziska, jak dobrze liczę, jeżeli jeszcze znam matematykę, no to 6 ich tutaj było. Wow, no takie pomieszczenie dosyć hamowate. No dobra, zobaczmy, jak wygląda okolica, okoliczny anturaż, co tutaj ciekawego może być i tak naprawdę po co ten cały spór się toczył, czemu walczyłem i o co walczyłem. No coś tutaj jest, jakaś znajdźka. Dusza dzielnego wojownika zawsze się przyda, nigdy duszami w tej grze nie pogardzę, jako że jest to ogólnie waluta Dark Soulsa. No to kto by pieniędzorami pogardził, prawda? No chyba tylko głupi albo ekstremalnie bogaty. Tutaj mam jakiegoś kowala, czyli kolejny żar będzie, tak? Duży boski żar. Ogólnie te żary są czymś piekielnie przydatnym w grze, ale powiem wam szczerze, że ja niespecjalnie zwykłem z tego korzystać, z tego prostego powodu, że żary głównie, z tego co pamiętam, po prostu modyfikują nam bronie, dodają do nich specjalne efekty, tak jak na przykład błyskawice albo ogień. Ewentualnie pomagają też rozwijać poszczególne bronie. Tyle tylko, że ja zwykłem korzystać z tych standardowych broni, więc żadne boskie, więc mnie te żary jakoś tak niespecjalnie inwazyjnie się przydają, przynajmniej tak mi się wydaje. No ale ja też jestem, powiedzmy, takim swego rodzaju laikiem Dark Soulsa. Ja nie jestem takim potężnym, starym wygą. Teoretycznie grę już kiedyś przeszedłem, powiedzmy sobie szczerze, ale wiecie, ja ją przeszedłem tak po prostu właśnie z perspektywy typowego laika. Nie przeszedłem jej z perspektywy prosa, to znaczy jest masa takich rzeczy, o których ja nie wiem w tej grze. Więc może te żary również mają takie funkcje, o których po prostu nie wiem i może są bardziej przydatne niż mi się wydaje. Nie mam bladego pojęcia. Dobra, z tobą, Wacuś, drogi kochany, mogę pogadać. Tyle tylko, że... No wiecie, ja się spodziewam, że to jest zły jegomość. W każdym razie, no wygląda na złego jegomościa. Pamiętamy, co mi mówił kiedyś. Sprawia wrażenie takiego typowego, mrocznego, złego typa z bajki. Tak więc, no pogadajmy. Tylko jak się gadało? Dobre pytanie. Że mnie ja cię czasem nie walnął. Jak się gadało? Chyba... Ku? Tak to było jakoś? Dawno nie grałem, goddammit. Ku, dobra. Dziam do herbatki, wasze zdrowie. Wiesz co ci powiem? Ogólnie dziury lubię, nie pogardzę. Nie żeby coś. Ale wiesz, no Stefek, jak zazwyczaj w grach ktoś mi mówi, zajrzyj do dziury, zobacz ten skarb. Zazwyczaj się to dobrze nie kończy. No ale dobra, bądźmy głupi, nabierzmy się na ten, prawda, fortel. Skarb jest, to już się zdziwiłem, myślałem, że nie będzie. Oczywiście, no było do przewidzenia. No i po co ta cała nienawiść, no? You damn clerics! You're worse than maggots!
Serio? Aha. Czyli typowy łotrzyk. Typowy łotrzyk, który chce potem żerować na naszych trupach. No i tych trupów tutaj troszkę jest. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakaś potężna poczwara, która mnie zmiaży swoim pierdnięciem, co jest tak naprawdę możliwe. No wiecie, dawno nie grałem w Dark Soulsa, więc nie pamiętam, co tu będzie. Na dobry początek zobaczmy. Duże dusze. Ojojo, jakie smakowite. Latarnia, czaszki. Trochę to głupie, dlatego że bez latarni by tutaj w ogóle nie doszedł. No raczej, więc... Do! Więc po co mnie latarnia tutaj, skoro już ją mam? Musiałem ją mieć, żeby tutaj dotrzeć. Nie wiem. Nie wiem, wszystko jest takie zagadkowe. Jest Jona. Dziska. To jest integralna cząstka loru tej gry. Ja wam opowiem, kto to w ogóle jest i dlaczego się tutaj znajduje, ale oczywiście w przyszłości, bo żeby wam nadmienić o tym, kto to jest, to muszę na dobry początek zbudować całą otoczkę pod tą wypowiedź, prawda? Więc ja postaram się tego procederu dokonać i wam wyjaśnię to wszystko w przyszłości, co tu się tutaj tak naprawdę dzieje. Natomiast, żeby tak pokrótce wam na razie wyjaśnić, nie wiem, czy pamiętacie, że kiedyś w kaplicy Firelink Shrine była z całą swoją świtą, taką potężną obsadą, dom rycerzy, wojów, taka pani, nadobna biała pani, która się modliła przy ołtarzu i ona w pewnym momencie zniknęła, gdzieś wyruszyła w podróż. To jest właśnie ta kobieta. To jest właśnie ta kobieta strącona w przepaść pośród mroków i szkieletów, została sama bez swoich rycerzy. Gdzie się oni znajdują? No zobaczymy. Dobra, pogadajmy z nią. No ba! There are two face hollows not far from here. They were once brave knights, my former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Bywa, widzisz. Is there nothing, nothing at all to be done? Może mi jeszcze jakoś zagaworzyć? You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. Czyli nie bardzo. Przeklikam to. Tak, czyli jej świta gdzieś się tutaj kręci po okolicy i stała się pustymi. Nawet ją widzę, zobaczcie, tam jakiś ziomek stoi. Prawdopodobnie to jest właśnie ten rycerz, jeden z tych rycerzy. Natomiast ludziska, kurde... Dobra, mówiłem, że mogę troszeczkę siorbaczyć. Tak czy inaczej, ludziska. Zobaczcie, jak babka zmieniła podejście do nas. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś się do nas odnosiła. Mówiła, o, ty jesteś w ogóle nie człowiek, ty się do mnie nie odzywaj, bo ty takie pospólstwo jesteś, prawda? A teraz nagle, jak została sama bez swojej świty i się tak podupcyło wszystko, zobaczcie, jak szybko zmieniła do nas nastawienie. Nagle się okazało, że ja prawilny ziomek jestem, prawda? A to zagwozdka. Nie bywa... Ty się leczysz? O, nie, mój drogi. Aha, no to chyba, że tak. Oczywiście sterowanie... Port z konsoli, wykonany miernie i mizernie, ale to już wiemy. Wielu ludzi mi się dziwi, jak ja w ogóle mogę w to na kompie grać, że rzekomo się nie da. Oczywiście, że się da, tyle tylko, że jest ciężej, no. Powiedzmy sobie szczerze. Muszę się... Ty, co ty robisz? Fiu, fiu, jednego mniej. Fiu, fiu, drugiego... A nie, jeszcze nie. Double kill. Monster kill, kill, kill. Oczywiście. Dobra, no to co, dziabnę sobie tego jowego specyfika. Ja chyba cały czas jestem człowiekiem w ogóle. Zobaczcie, mam cztery człowieczeństwa przy sobie i chyba cały czas mam tą ludzką formę. To jest dosyć, dosyć dziwne. Pogadamy? You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I'm certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Regeneracja. Gdybym korzystał z tym podobnych cudów. Both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Oj, tam spoko, no wiesz. Zawsze się tam jakoś możesz odwdzięczyć, nie? Dobra, regeneracja. Gdybym korzystał z takich cudów, gdy miał troszeczkę inaczej rozwiniętą postać, byłoby to prawdopodobnie bardzo użytecznym cudem, czy tam czarem, ale wiecie, ja raczej szedłem w co innego. Czego to wymaga? 16 wiary? Czy inteligencji? Już nie pamiętam, co ten znaczek. Czekajcie. Wiary, wiary. To jest wiara, a inteligencja to jest ta świeczka. No dobra.
16 wiary, ja mam obecnie 12, więc absolutnie nie jestem w stanie z tego korzystać. Regeneracja. Powszechny cud wśród rycerzy kapłanów stopniowo odnawia punkty życia. Strzeż się rycerza kapłana błogosławionego regeneracją, bo trudno będzie go zgładzić. Aha, czyli... A widzicie, to całkiem ciekawe. Czyli regeneracja sprawi, że się nie wyleczycie w sekundę, tak jak przy użyciu standardowego tego cudu, czy tam zaklęcia leczniczego, raczej cudu, bo to są cuda, ale będziecie się leczyć stopniowo. No zresztą, jak sama nazwa mówi, będziecie się regenerować. Ma to nawet sens. Dobra, czyli tam mam jedną drogę do góry. Schody do nieba, pokaż mi w dupę twoja mać. Nawet coś tu jest. Biały tytanik. I coś się dupcy? Co się dupcy? Halo? Dupczycielu, powiedz mi, co zdupczyłeś? Jezus! Tego nie pamiętam? Co to... Co to w ogóle jest? Oż ty w życiu. Czarcie pomioty Belzebuby! Nie zaatakowało mnie od razu. Ty, to całkiem mocne jest i tego jest bardzo dużo tutaj w okolicy. Trzeba uważać ogólnie. Wiecie co, dobrze by to było widzieć. Pełznie. Pełznie i pierdaczy w moją stronę. Ty! Myślałem, że z wyskoku go dziabniesz, no. Jezus! Co? Co to w ogóle by... Co się tu stało w ogóle? Co? Że jak? Nie? Co to było? Jak mnie tu tak szybko za... Ja mam zbroję Havela, no w dupę. Halo? Ma tu ktoś rozum? Zbroję Havela mam i to my tak na 3 ciosy? Na chyba 90 poziomie postaci? Czy was pofrędzlowało? Wyście się chyba nie myli po prostu. 43 tysiące dusz poszło się rybciać. Szkoda trochę. Dobra, ogólnie spoko, no postaram się to odzyskać, ale jestem zaniepokojony tymi stworzeniami. Ja w ogóle nie pamiętałem, że w tej grze jest coś takiego, takie kreatury i co to w ogóle było? Jakie to było mocne, dajcie spokój. Wiecie, jak na ten etap gry, to ja naprawdę mam bardzo rozwiniętą postać, więc takie rzeczy nie powinny miały mieć miejsca. Troszeczkę smutne. Ale dobra, tak czy inaczej, czachy, nie lubimy czach. Biegniemy zatem, postaram się to wszystko po prostu ominąć. Czy mi dadzą siebie ominąć? Pewnie nie. Jak to zwykło bywać w tym podobnych tytułach. No, tak czy inaczej, ludziska. Ogólnie nagrywam już, nie wiem, 47 odcinek z tej gry. Chyba coś w tych okolicach, tak mi się wydaje, że już jest na 47 materiale. W każdym razie, no coś oscyluje wokół tej liczby. Jeżeli to nawet nie jest 47 materiał, no to będzie jakoś oscylował w okolicach takowego źle. Zleciałem. No dobra, trudno. No i... Powiem wam szczerze, że myślę, że już jestem za połową, tak? Że już ten półmetek jest za mną. Dlaczego tak sobie koncypuję? Ano z tego prostego powodu, że ja oczywiście tytuł już kiedyś przeszedłem i za dawnych czasów jego przejście na moim kanale, w starym kanale Grzechu 40, zajęło mi praktycznie, żeby was nie skłamać... Czekajcie. Wyleczę się. Żeby was nie skłamać, zajęło to 106 albo 108 odcinków. Wydaje mi się, że 106 materiałów mi to dokładnie zajęło. Więc dosyć długo, co by nie mówić. Ale też należałoby zauważyć, że no teraz grę przechodzę po raz kolejny. Więc wydaje mi się, że przechodzę ją troszeczkę tak jakby mobilniej. Że no krócej mi pewne rzeczy zajmują i też nie marnuję tyle czasu na pojedynkowanie się z poszczególnymi bossami. Myślę, że tych bossów jestem w stanie pokonywać teraz troszeczkę szybciej. Wiem, na czym polegają ich słabości, jak można je wykorzystać, jak można z nimi zawalczyć. Tak więc, no bywa tak, że bossa, którego kiedyś pokonywałem za 10 razem, teraz pokonuję za razem pierwszym. Tak więc, no strzelałbym w to, że góra 90 odcinków cała seria mi zajmie. A i to myślę, że jest troszeczkę szacowaniem nad wyraz. Być może nawet krócej.
Tak, więc myślę, że już tą połowę przeszedłem. Czy jest tu coś złego, czy nie? Z pewnością wielu z was powie: grzechu, tyle się z tym babraża, ja to przeszedłem załóżmy w połowę tego czasu. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że grę można przejść znacznie szybciej. Tyle tylko, że, no nie wiem czy się zorientowaliście, ja ogólnie mam taką formułę kanału. Ja się pławię w grach komputerowych, ja gry traktuję jako przyjemność. A jeżeli chodzi o doświadczanie przyjemności, no to w XXI wieku bardzo często jesteśmy świadkami takich kuriozów, że ludzie się spieszą w doświadczaniu przyjemności. Nie wiem, idę gdzieś z kumplami do kina, spieszę się w tym, żeby obejrzeć film, bo to szkoda czasu, prawda? Idę gdzieś sobie opierdaczyć loda, spieszę się z tym, żeby zjeść loda. To fajnie, zerwałem za połowę hapsa. Nie to, Felek, to. Spieszę się w tym, żeby zjeść loda, no bo mi spieszno, potem pójdę gdzieś z kumplami. Prawda, spieszymy się w konsumpcji XXI wieku, taki przeciętny człowiek, właśnie reprezentant społeczeństwa tego XXI wieku, wszędzie się spieszy. No, a czy jest to takie dobre? Nie do końca, moim zdaniem, nie do końca, dlatego że jest takie słynne powiedzenie, mianowicie ci, którzy się wiecznie spieszą, nigdy nie mają czasu. I to jest prawda. Jeżeli się wiecznie spieszysz, to nigdy, chłopie, nie będziesz miał dostatecznie dużo czasu, żeby się cieszyć otoczeniem, życiem i tak dalej, prawda? Więc, wow. No ale w dupę, naprawdę, żeby tak w plecy ostentacyjnie, pluderyjnie zresztą. Wstydu nie mocie po prostu. Ja to widzę! Ja widzę twoją żylianiem. Ha. Całe szczęście jestem ich w stanie defragmentować tym moim uderzeniem, tak więc to jest całkiem fajne. Ale niestety tracę hapsy i to tak dosyć mocno, już 4 zaklęcia zużyłem. Dosyć dużo, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie przemierzyłem połowy tej drogi. W ogóle jestem ciekaw, czy gdzieś nie przeoczyłem jakiegoś ogniska, bo też nie wydaje mi się, żeby ta droga była tak piekielnie długa. Pomiędzy bonfajerami, a naprawdę jest strasznie makabrycznie długa. Nie do końca mnie to zadowala. Ty gadzie przebrzydły, wredny jedny, ja cię teraz rozniosę na drzazgi. Możemy pogadać? Czy od razu mnie zaatakujesz? Możemy pogadać. Co masz mi do powiedzenia? Ha, no widzisz. No tego się spodziewałem. Tylko, że ja cię ukłamałem, ja nie jestem klechą, mój drogi, ty! Chodź, ja nie chcę, żebyś spadł. No cóż, ja mam zbroję Havela, więc tak... No właśnie, nie chciałem, żebyś spadł, no ale leciałeś. 2 ty się dostałem, coś tam na pewno zostawiłeś, więc chciałem to podnieść po tobie i właśnie dlatego nie chciałem, żebyś spadał. No, trudno jak zleciałeś. Mam nadzieję, że do ciebie dobrnę i że te kreatury kościane mnie teraz nie załatwią. Tego bym sobie życzył. CO TO KURDE JEST?! Serio? Czemu ja takich rzeczy nie pamiętam w tej grze? Co to w ogóle? Czy coś dodali w tym Dark Soulsie? Przepraszam bardzo. Jak? Ty! Co to? Nie! Co ty ro... Co to kurde? Jakie to jest mocne! Ja tu powinienem być na tym etapie gry w ogóle? Jak to klepie? Ty dziadu! Ja pierdzielę! Dajcie spokój, co się tu wyrabia? Ja naprawdę nie wiem. Zaczynam troszeczkę podupadać na morale. Jak widzę takie kreatury, to... Fog. Ja naprawdę musiałem gdzieś przeoczyć ognisko. To jest niemożliwe, żeby przy fogu nie było ogniska, żebym taką wielką podróż musiał dokonać. Nigdzie nie było żadnego postoju. Gdzieś musiałem przeoczyć ognisko, jestem pewien. No, natomiast ogólnie trzeba przyznać, ja też jestem takim typowym wyznacznikiem tego społeczeństwa, cywilizacji XXI wieku. Też wszędzie się spieszę i nigdy czasu nie mam. Mea culpa. Niemniej jednak powiem wam szczerze, że staram się z tym jako tako walczyć. O kurde, nie. Nie dość, że szczylo, to jeszcze gryzie, no. Kurde. No, siedzi tam dziadostwo. W mroku się czai. Ty! No kurde, nie! No chyba se jaja robisz! Czy was? No wy jesteście chorzy! Halo! No nie, no to jest po prostu niepoważne. Dajcie spokój. Poszł won! Jeszcze ten gryzączy przylazł, a ja nie wiem czy ja za sobą czasem przepaści nie mam, no ekstra. Mogę się wyleczyć. Super. Straciłem w tym momencie 44 tysiące dusz. Brawo. Brawo, brawissimo.
Jestem zniesmaczony tym miejscem, nie mam bladego pojęcia, gdzie ja w ogóle wlazłem, co to w ogóle jest za lokacja, ale jestem przerażony, nie pamiętam takich rzeczy, jakoś sobie nie przypominam kościanych potworów, które przypominam jakieś mątwy, jakoś nie przypominam sobie kościanych szkieletów, które chodzą jak bestie, jak jakieś takie biesy pod ziemi, na czworakach, no nie, jakoś tego nie kminię, co to w ogóle się tutaj podziało. Dobra, przede wszystkim, co bym chciał... Aha, ja te wszystkie człowieczeństwa jeszcze utraciłem, no też spoko. No to się źle podziało, nawet nie miałem sobie jak naprawić teraz ekwipunku. God damn it! Nie tak to miało wyglądać, dziabnij duszę w takim razie. Dziabnij duszę, Janusze! Dobra, trudno, nie będę płakał. Ale nie najlepiej to wygląda. Co chcę zrobić? Chcę zrobić... to. No dobra, dojdę do tamtego miejsca, ale przyznam się szczerze, w ogóle to miejsce mi się nie podoba. Nie dość, że żadnego ogniska tam nie ma i idę potem 10 km w tamtą stronę, to jeszcze w dodatku to wszystko, wiecie, wszystko się składa w jedną spójną całość, która ma na celu nam przeszkodzić i ogólnie sprawić, że lokacja jest nieprzyjemna. Nie dość, że potężni wrogowie, to jeszcze ten wszędobylski mrok, który sprawia, że nic nie widzimy, nie wiemy, gdzie są przepaści, gdzie możemy zlecieć, gdzie się znajdują ci wrogowie, no to wszystko jest chamskie i w dodatku tych wrogów jest trzy dupy w jednym miejscu, no ludziska sami widzieliście. Srebrny rycerz, czy tamten czarny rycerz, to raczej był czarny, szkielet taki właśnie potworzasty, jeszcze jakby tego było mało, oczywiście dodali jakiegoś z dupy łucznika z potężnym łukiem, co strzela strzałami wielkości ręki ludzkiej. No po prostu straszne rzeczy, no ja nie wiem. No ale kontynuując, ludziska, dalej będę sobie ględził w tle. Tak więc, ja teoretycznie jestem tego typu człowiekiem, który też wpisuje się w te tendencje XXI wieku, ale staram się je zwalczać i zawsze staram się w życiu, pomimo tego, no, każdodniowego pośpiechu, który występuje praktycznie zawsze i wszędzie, w życiu. Nigdy nie było tak, o ile mam 28 lat na karku, to nigdy nie przypominam sobie, żeby było tak, że mam za dużo czasu, nie mam co robić z dniem i się nie spieszę, prawda, gdzieś. To jest złe. Tak być nie powinno. Ogólnie ja sobie z tego zdaję sprawę, staram się to zwalczać i chociaż raz na jakiś czas staram się sobie wygospodarować odrobinę czasu po prostu na to, żeby nie robić nic. Na to, żeby się zrelaksować, rozluźnić, poczuć, że żyję, nacieszyć się obecną chwilą, nie myśleć o tym, co muszę jeszcze zrobić, że mam tyle na głowie, w ogóle się nigdzie nie spieszyć, tylko właśnie zwolnić tempa, no i carpe diem, prawda? Ciesz się chwilą, łap dzień, chwytaj chwilę. Te powiedzenia znikąd się nie wzięły oczywiście. Dlatego też, no w takim momencie to nie zawsze musi być czas wygospodarowany na gry komputerowe. To może być czas wygospodarowany choćby na przechadzkę po lesie albo cokolwiek innego. Ale chodzi o to, domena owego działania polega na tym, żeby po prostu nie robić nic, się zrelaksować i nigdzie się nie spieszyć. Oto w tym wszystkim się rozbija i rozchodzi. Tak to wszystko wygląda. Ale... jako się rzekło, w przypadku gier komputerowych no szklak, no kurde, naprawdę nie dacie mi spokoju, jak wy wkurzacie. Takie z dupy frędzle wieprzowane, małe to wredne. I tak mi nie podoła, ale musi wkurzać, prawda? No dobra, trudno, co zrobić, jednego jest tu sam mniej. No, natomiast w przypadku samych gier komputerowych, no bo głównie o tym opowiadam i temu się poddaję na kanale, nie tylko, ale głównie temu się poddaję na kanale, to również można to zobaczyć, można tego doświadczyć, że ja się nie spieszę grając. Taki jest po prostu mój styl. Kiedy gram w grę, ja po prostu się rozpływam w tym, co robię. Ja nie muszę szybko biec do tego, co mnie czeka. Ja nie muszę biec, zmierzać w szaleńczym pędzie do tego, żeby zobaczyć litery końcowe w danym tytule, już oczekiwać na kolejny tytuł. Ja nie widzę w tym sensu, dlatego że gra jest dla mnie przyjemnością. A jeżeli chodzi o przyjemność, ja wolę się rozpływać w przyjemności, nacieszyć się tą przyjemnością w pełni, prawda? Zeksplorować ją w 100%. To tak samo jak kiedy jem loda, no to się z tym nie spieszę, no bo lód jest czymś fajnym, czymś ciekawym i chcę się tym nacieszyć, tą właśnie chwilą. Podobnie mam z tytułami growymi, myślę, że ma to swój sens, jest to dosyć logiczne.
I chociaż wielu ludzi ma podobnie i też kiedy sami grają, to chcą się nacieszyć właśnie danym tytułem, niekoniecznie biec na zatracenie, na złamanie karku przed siebie, o tyle jeżeli chodzi o nagrywanie i potem odbiór tym podobnych materiałów, no to niestety już bardzo często bywa tak, że ludzie nie akceptują tego, że ktoś się nie spieszy, że ludzie właśnie oczekują od YouTubera dynamiki na klipie filmowym, tego, że YouTuber przejdzie dany tytuł najszybciej jak to tylko możliwe, żebym potem mógł oglądać inne nagrania, załóżmy z innych tytułów na jego kanale, idąc w myśl owej zasady. No myślę, że też po części, no może nie stuprocentowo, ale po części powodem, dla którego nie mam aż tylu widzów, ilu mógłbym mieć, jest to, że właśnie ja się rozpływam w grach i ludzi to męczy. Ludzie się nudzą słuchając tych moich wywodów, ludzie się nudzą oglądając, jak ja przechodzę dane tytuły, dlatego że można grę przejść, załóżmy, w 10 odcinków, ja przechodzę w 15, prawda? To ludzi ogólnie nuży. Jest, jest, po tym frędzlu, który spadł, teraz się pojawiło tutaj. Cztery człowieczeństwa, półksiężycowy topór. Cztery człowieczeństwa to fajnie, to się zawsze przyda, natomiast ten topór mnie zaintrygował, chciałbym go zobaczyć. A może nawet założyć, zobaczymy, co to w ogóle jest. Ha, no jest. Nawet to niezłe. Na D ze zręcznością, na D z siłą. Nie do końca to dla mnie ekwipunek. Topór z brązu, który widział już niejedną bitwę, posiada długą rękojeść i ostrze w kształcie półksiężyca. Jest to jeden z błogosławionych toporów Białej Drogi, wręczony kapłanom, którzy dowiedli swej wiary. To jest całkiem ciekawe, ten gościu ewidentnie nie był kapłanem sam w sobie, ale na tych kapłanów polował i prawdę mówiąc prawdopodobnie właśnie dlatego dysponował takim toporem, on go ukradł któremuś z kapłanów. To jest całkiem ciekawe. A skąd tutaj ci wszyscy kapłani się biorą? O tym jeszcze się dowiecie na kolejnym materiale z owego tytułu. Natomiast teraz wezmę sobie... Co ja w ogóle dzierżyłem w dłoni? Goddammit, nawet nie pamiętam. Z jakiej ja broni teraz korzystałem? Demonicznej maczety chyba. Chyba z tego. No tak mi mocznik podpowiada, chyba się nie myli. Tak, zdecydowanie. Dor. Mam nadzieję, że się nie mylę i faktycznie to była demoniczna maczeta. No tak, no bo w przyszłości planuję jeszcze Kurde. Tutaj jest to dziadostwo. Na tym materiale chciałbym jeszcze odzyskać moje dusze, więc jeszcze się nie rozstaniemy. Więc poczekajcie. Przeraża mnie ten wróg, naprawdę mnie przeraża. Jest strasznie mocny, jak to klepie i w ogóle jak jest szybkie. Jak to dziabie, zobaczcie. Nawet nie uderzył mnie raz, jak mnie uderzył, to momentalnie oburącz, prawda? Bardzo, bardzo niefajny wróg. No dobra. Odzyskanie moich dusz to jest tak na... Aha, tam oni są. Dobra, to na razie tam jeszcze nie będę podchodził. Odzyskanie moich dusz to jest tak naprawdę formalność, ale to nie jest nic takiego epickiego, dlatego że wszystkie moje dusze już i tak straciłem. Było ich 43 tysiące, teraz odzyskam ile? 10 tysięcy, więc to już nie jest takie dobre, jakby mogło być. Dobra. Ludziska, nagrywam mniej więcej 37 minut. Na razie tutaj się z wami pożegnam. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Ginąłem jak leszcz, ale i tak jestem z siebie dumny. Dlatego, że obczyściłem to potężne pomieszczenie, tą zdradziecką komnatę, gdzie znajdowało się 6 potężnych, olbrzymich szkieletów. Wcale obczyszczenie tamtego miejsca takie łatwe nie było. Niewykluczone, że w ogóle nie powinno mnie być w tym miejscu obecnie, na moim etapie przechodzenia owego tytułu, bo widzę, że spotykam bardzo potężnych przeciwników, którzy ogólnie pokazują mi, gdzie raki zimują, tak więc no nie wiem. W każdym razie staram się to eksplorować, nawet jeżeli jeszcze nie jestem godzien. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych klipach filmowych w przyszłości na moim kanale. Hej ludziska, cześć!